Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, tym razem już chyba czwartym z serii gry, z serii Darksiders. Ostatnio skończyliśmy właśnie w tamtym miejscu, teraz tutaj magicznie się przeniosłem tu. Dmuchamy w dzwona i oglądamy cutscenkę. I have come for the destroyer. My brother spoke of your coming. But a powerful curse holds me now. I cannot help you. Any curse can be broken. Yes. Jesz burger! Perhaps. These servants of the destroyer walk unseen within the realm of shadow. By their blood we are bound. By their blood shall we be free. I can no longer move within the Shadow Realm. Much of my power has left me. You need not enter it. I will grant you the power to see into the accursed realm for a time. But to what end? What hope have we now against the Destroyer's foul sorcery? Hope will not bring you freedom. Mocne słowa. A więc tak, musimy odnaleźć takie jakby stworzenia, które kontrolują klątwę na tym kolesiu, bo on nie może nam tutaj... Właśnie, mamy zabić Shadow Lurkersów, żeby ten koleś mógł się tutaj przenieść, bo klątwa na nim ciąży. I one są poukrywane właśnie w realmie cieni. Czyli to jest właśnie tak wygląda realm cieni, rzeczywistość cienia. No i on nam pozwolił na chwilę do niej się przedostać, żebyśmy mogli zobaczyć, gdzie są poukrywane tutaj te ziomy. A to jest samochód. I nie przetrwa tego boju. Tak jak powiedziałem, nie przetrwa. Dobra, wchodzimy do pierwszego. Tutaj właśnie będziemy robić bardzo fajne rzeczy. Będziemy robić challenge. A tutaj challenge są wyjątkowo fajne, jak w niektórych grach typu Dante's Inferno. Tfu! Challenge były okropne i nie do zniesienia. Tutaj są niesamowicie przyjemne. Zabij 40 przeciwników przed końcem czasu, bonusowe dusze za każdy czas poniżej zegarka. No to możecie się domyśleć, że bardzo dużo będę używać tego mojego komba Wyrmyl. Przepraszam, nie Wyrmyl, Whirlwind. Bo ono jest, no zajebiste. Zobaczcie, jaki to ma zasięg, zobaczcie, jaką to ma siłę. Chyba nie muszę tłumaczyć się, dlaczego będę tego używać. A jeżeli zmieszczę się poniżej czasu, to bardzo dużo hajsu dostanę. I tutaj challenge nigdy nie są takie same jak przy kolejnym przechodzeniu gry. Zmieniają się, co zauważyłem. Tak, oczywiście Wyrmyl, bo chcę jak najszybciej to zrobić. Przy okazji jeszcze duszy pozdobywam z tych silniejszych. Pyk! Dobra, tu jeszcze ten i jeszcze 8 do zabicia. O właśnie, moje ulubione kombo. Tyk, tyk, tyk. O nie, nie udało mi się, przepraszam, ja to zaraz naprawię. Tym grubaskiem wielkim nie będę się nawet przejmować. Ta muzyka. A! Zabiłeś mi go. Tu jeszcze ten. A jednak on będzie 39. A 40 on będzie. Albo nie. Bo tutaj jest już kolejny. I koniec. Śmiejąc się, zniknął z mojej twarzy. No i dostaliśmy dodatkowe dusze właśnie. Dostaliśmy bardzo dużo kasy, więc u Wilgrima jeszcze będziemy mogli kupić kolejną rzecz fajną. Chodź, chodź, chodź! To też brzmiało nietaktownie, mój przyjaciel. Wiedziałem, że zawsze miałeś to w sobie. Co? Dobra. Tutaj wchodzimy. No i tak, pierwsza właśnie klątwa została Shadow Lurker. Podglądacz,
podglądacz cienisty został pierwszy zniszczony. O, dobra. Jest jeden challenge, który jest bardzo ciężki do wykonania. Mam w odpowiednim czasie sprawić, żeby przetrwała tam jakaś ilość mobków, bo wiesz, wiecie, są mobki, które właśnie są chronione, muszę ochraniać, bo inne ziomy chcą je rozwalić. I nigdy nie potrafię tego zrobić, to jest dla mnie za ciężkie, przykro mi. Jeżeli to tutaj będzie, to sorry. Jeżeli nam się nie uda nawet challenge tego typu, to i tak nam zaliczą, o dziwo. Dobra. Kolejne. Jak tam czas? 5 minut dopiero. Spokojnie, w tym odcinku wszystkie zrobię. Co tu mamy do zrobienia? Oto jest pytanie. Magiczne. Ha, 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 tak, twoja stara. Dobra, co tu mamy zrobić? Venomous, zabij 50 przeciwników, zanim moje życie spadnie do zera, bo tutaj właśnie taka trucizna działa. Ona nie dość, że mnie odbiera życie, to jeszcze mnie mocno spowalnia. No i co, nakurwiam po prostu. Na szczęście dali nam tu... Nie dali nam tu skrzynek, albo one dopiero potem się... Tak, są te skrzynki. Się teraz pojawiły. Z życiem i wściekłością, żebyśmy mogli sobie poradzić. Tyk. I już jest 20. I pyk. O, to jest fajne. Tych najsłabszych zawsze najlepiej na początku ubić. Dobrze. Nie będę się nawet bawić w finishery, bo tu życia mamo. Tyk, tyk, tyk. Wiem, nie chcę bawić się w finishery, ale żeby ich wybijać w powietrze, się bawię. Dobra, jeszcze 19. Tyk, tyk, tyk. Tyk, tyk, tyk i... siup. Dobrze. To było ciekawe. Wykonałem to pchnięcie w dół, a jednocześnie zrobiłem finisher. Fajnie, że właśnie można przerywać te ataki. No, nie mogę czasami właśnie wykonać ataku bronią, ponieważ wtedy nagle jest to uderzenie od trucizny. Przykro mi. Tyk. A, co tam? Niech se mają dzieci. Dobra, tu jeszcze machnę to. Dobrze. Tyk, tyk. A, to w sumie nie jest najlepszy umiejętność, najpotężniejsza. Ona jest tylko po to, żeby tak odepchnąć przeciwników, jeżeli jest ich za dużo wokół ciebie. O! Tyk, tyk, tyk. A, no właśnie, no to jak mnie uderza właśnie ten gaz, to wtedy nie jestem w stanie wiele zrobić. Och ty kurwo, cały pasek mi to zabiera. Lepiej go zabić, bo naprawdę on jest upierdliwy. No! No gin! Nareszcie! Dobra. Chuj! Ci! Kurwo! W dupę! Ja pierdzielę. Ja nie mogę, co za upierdliwstwo, naprawdę. Dadzą ci takiego pakera. Przynajmniej dużo życia z niego dostałem, to będę mógł sobie więcej kasy zdobędę. Ten i jeszcze ostatni i koniec. Koniec. Skończone. Ile kasy? No, 400-500. Gdzieś coś takiego. A w sumie nie potrzebuję tej skrzynki, bo i tak tam na sam koniec daje nam zawsze wściekłość i życie. Dobra. I tutaj. Chociaż i tak mam pełno. Dobra. Dalej. Jaki czas? 9 minut.
5 minut mi zajmuje jest wykonanie to. Jeszcze te dwa. Dwie klątwy i koniec. Jak się gra na hard modzie, to chyba jest tutaj aż 6 właśnie tych challenge'y. Wszystkie możliwe, jakie są do wykonania. Natomiast jak się robi to na easy, to masz się tylko 3 albo 2 nawet. Nie wiem. Ja gram tutaj na normalu, ponieważ są elementy, które wyjątkowo w dupę ci wjeżdżają tak skryptowo właśnie na hard modzie. Które bym powtarzał naprawdę setkami i tysiącami razy. Chła, 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 tak twoje stare. Gory end, czyli po prostu mamy zabijać właśnie tymi finisherami. No. 30 osób mamy... osób, demonów mamy zabić właśnie finisherem. Tyk. Fajnie, że możemy z jednego na drugiego wskoczyć. No. Aaa, jak fajnie. Pyk. No! Chodź tu, nie wstydź się. Ja ci tylko chcę dać buzi. I... rozczłonkować cię. Jak widzicie, właśnie jak cholernie potężni są ci przeciwnicy. Dobra. Kolejny. O, jeszcze potrafią się bronić, to jest właśnie plus dla tych przeciwników. Są bardzo potężni i mi się to właśnie podoba bardzo. O, dobra. No nie, nie toperka zabiłem. Bo wy zabiliście, głupie śmiecie. Dobra. O, o, nietoperek zawsze pierwszy, bo to jest łatwy punkt. Dobra, tego. I tego. Bo wolę właśnie tym kombem, jest o wiele szybciej. Bo ja to wolę wszystko na czas jednak zrobić. O nie! Ten pajac. Dobra. Tyk, tyk. Dobra, tutaj tak. Hadouken! Jeszcze raz, Hadouken! Dobra. Nie będę marnować, znaczy żałować sobie. Dobra. Właśnie warto było zmarnować, bo teraz szybciej mogę go pokonać. On jest naprawdę upierdliwym przeciwnikiem. Tym swoim jednym atakiem, gdzie robi ten ogień, taką tą ścianę ognia do mnie. Bo to zabiera mi aż cały pasek życia. Jeszcze 8. Abraham! Czemu ja kurwa powiedziałem imię tej postaci? Nie wiem, chciałem coś wykrzyknąć. Dobra. Dobra. Dyk. W ogóle trzeba być fabulous, żeby mieć na imię Abraham. Tyk, 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 tyk. No! Tylko nie ty! Chuj ci w dupę! Zajmę się tymi. Jeszcze tylko 3 mi zostało. 2. 1. Ła! Dobra, dawaj, dawaj, dawaj! Jest! No i ostatni. Minuta 30 mi została, to chyba tylko 130 dostanę nawet? Nie! No, 130 tylko dostałem. Oh, za każdą sekundę jedna właśnie dusza. Nawet rozsądnie. Możesz przestać! Obrzydzasz mnie! Zawsze wiedziałem, że miałeś to w sobie. Aaaa! Co to ma być? Co za teksty? Czas? 14 minut. Dobra, to jeszcze ostatni ten challenge. Challenge tam zrobię i... idę do domu, Boże, chciałem powiedzieć. I kończę ten odcinek i potem idziemy dalej. Jestem ciekaw ostatniego challenge'a, jaki będzie.
Oby to nie było tylko to z pomaganiem tym ziomom. Ochranianiem tych ziomów. Dobra, co to będzie? Zabijanie w powietrzu, proszę, to jest najfajniejsze. Najwięcej hajsu można z tego wyciągnąć. Tak! Mam zabić w powietrzu, fajnie. Naprawdę się cieszę. O, chyba mi to nie uznało za death kill. Tyk, tyk, tyk. No dobra, to już mi uznało. To się cieszę. W ten sposób. O właśnie. Najlepiej. Tyk, tyk, tyk. Tyks! No. No i koniec. Fajnie, że uznaje nawet to, że zabiliśmy go, kiedy jeszcze uderzył o ziemię. To jest ułatwienie bardzo duże. Block counter. Właśnie moglibyśmy mieć jeszcze jednego challenge'a takiego, że mielibyśmy wykonać kilka counter ataków właśnie. Counter atak wygląda w ten sposób, że po prostu koleś chce zaatakować, tyk i wtedy my robimy atak. I to jest niesamowicie potężne. Czasami warto nawet się postarać, żeby to się udało. Bo to blokuje nawet najpotężniejsze ataki. Dobra. To już jest ostatnie. Jest czas 16 minut, to jeszcze tą cutscenkę zrobię z tym ziomem. I dopiero wtedy zakończę. Mietek, obudź się, w piecu trzeba napolić. O, do Volgrima jeszcze pójdziemy sobie. Taki chuj. No, no i to tyle, to jeszcze zdążę pójść do Volgrima. O! Ravager jest bardzo fajny. Ravager to działa w ten sposób, że to jest to jest ulepszenie do naszej broni. Jak działają ulepszenia do broni? Zaklinamy po prostu broń. A, to nie chcę w tym. Tylko w tej broni. Zaklinamy nasze bronie różnymi umiejętnościami. Na przykład gwarantuje duszę z każdego niszczonego przedmiotu. Plus informacje drastycznie zwiększa obrażenia zadawane przeciwnikom, na przykład przez rzucane przedmioty. No, na przykład samochody. No, takie bajery. No. I właśnie będziemy w trakcie gry zdobywać właśnie takie ulepszenia do broni. Nawet sobie chyba w tym momencie jeden kupię, nie wiem, jakby. Tak, na pewno sobie. Tyle dusz zdobyłem, to. A wy się dalej nie nauczyliście. Tyk. Kupię sobie na pewno Strikera i właśnie kupię sobie jedną umiejętność do miecza. Która do tej pory jest, jestem szczerze... Szczerze się przyznam, nie jestem pewien, jak ona funkcjonuje. Dobra, 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 dobra. Volgrim. Volgrim, kochanie. Weapon Master. To jest ta umiejętność. To jest tak, boost the damage inflicted by weapons attacked. Czyli nie wiem, czy o co dokładnie w tym chodzi. Czy większe obrażenia zadaje, kiedy oni mi zadają obrażenia? Czy po prostu przy ciągłym nakurwianiu zwiększa się też siła? Nie wiem, nie wiem, naprawdę ciężko mi powiedzieć. Jest jeszcze umiejętność Bane, która jest genialna. Ona sprawia, że non-stop nam się ładuje, powoli, ale non-stop nam się ładuje właśnie... ładuje nam się Rage, czyli nasza magia. Meteor Strike też mi się przyda, to nawet fajne to jest. Ale to, co chcę kupić, to jest... Gdzie to jest? Gdzie to jest? Flipsonie... Tu jest! Harpoon Trackle. To jest pchnięcie po prostu swego rodzaju. Piekielna, brzytwa nie. To jest fajna umiejętność. Bosso, to na pewno to sobie kupię. To Fury, coś tam. Dobra, to jest wszystko, co chciałem kupić.
Tak więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, pa, dajcie suba, lajka, cokolwiek. Na razie. A, goni mnie!